znowelizowano rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Piotr Herasim, witam w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Od listopada obowiązują nowe uprawnienia policji podczas kontroli drogowej. Jedną z największych zmian jest to, że kontrole drogowe mogą być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, co to w praktyce oznacza. Rzeczywiście znowelizowano rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. To rozporządzenie w części obowiązuje od 7 listopada bieżącego roku, a w części tej dotyczącej odczytów drogomierzy pojazdów poddawanych kontroli będzie obowiązywało od 1 stycznia 2020 roku. Ta zasadnicza zmiana, o której pan redaktor wspomniał, rzeczywiście ona dopuszcza w przypadku prowadzenia działań kontrolnych możliwość zatrzymania się radiowozu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, ale nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Do tej pory bardzo często spotykaliśmy takie sytuacje, w których policjanci musieli podjąć działania kontrolne, musieli zatrzymać się w takich miejscach, gdzie rzeczywiście to zatrzymanie dopuszczone przepisami prawa nie było. No i nie była ta sytuacja uregulowana w przepisach tych właśnie takich wykonawczych dotyczących procedury prowadzonych działań kontrolnych przez policję. Czyli to takie doprecyzowanie przepisów. Doprecyzowanie. W ogóle te zmiany, które zostały wprowadzone, one mają zasadniczo usprawnić prowadzenie działań kontrolnych, a tym samym poprawić poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jedną z tych zmian, które wpłyną zdecydowanie na usprawnienie tych działań dokonywanych przez funkcjonariuszy, są to działania związane z rutynową kontrolą trzeźwości kierowców, kierujących, uczestników ruchu drogowego, i to zarówno w odniesieniu do zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przy użyciu urządzeń elektronicznych właśnie służących temu pomiarowi, jak również zawartości środków podobnie działających do alkoholu. I tutaj wprowadzono takie zapisy, które mają usprawnić te działania, zwłaszcza prowadzone w sposób taki masowy. Policjant, zatrzymując kierowców do kontroli takiej masowej, właśnie związanej z trzeźwością, będzie mógł się jedynie ograniczyć do podania przyczyny zatrzymania, już nie będzie musiał podawać stopnia, imienia, nazwiska, czy legitymować się uczestnikowi ruchu drogowego. Chyba że kierujący tego zażąda. Tak, wylegitymowanie następuje, oczywiście tutaj zmiany nie ma, na żądanie uczestnika ruchu drogowego. To oczywiście tak, wówczas policjant będzie miał taki obowiązek. Takim udogodnieniem, jeśli chodzi o kierowców z kolei, związanym z możliwością opłacania mandatów karnych za wykroczenia chociażby kartą płatniczą, jest możliwość wejścia kierowcy do radiowozu policyjnego właśnie w związku z chęcią opłacenia takiego mandatu drogą elektroniczną. Jest to jeden z elementów, który również został wprowadzony tym znowelizowanym rozporządzeniem. Też jeśli chodzi o polecenia policjanta, tak? Tutaj będziemy musieli bezwzględnie się dostosowywać, ponieważ będzie groził nam dość spory mandat za to. Warto zwrócić uwagę właśnie na sam sposób zachowania kierowcy, który jest zatrzymywany do kontroli drogowej. Przede wszystkim tutaj w tej sytuacji należy bezwzględnie wykonywać polecenia, dyspozycje kontrolującego, zatrzymującego pojazd, funkcjonariusza policji. Mówię tutaj o zatrzymaniu pojazdu, otrzymaniu rąk na kierownicy. Bezwzględnie, bez wskazania funkcjonariusza, nie opuszczamy pojazdu, nie sięgamy po dokumenty. Czekamy po prostu na dyspozycję osoby, która tych czynności kontrolnych dokonuje. Na polecenie natomiast kontrolującego wyłączamy silnik, włączamy światła awaryjne, umożliwiamy dostęp kontrolującego do elementów pojazdu, który będzie chciał poddać kontroli.
No i na polecenie funkcjonariusza... Nie opuszczamy pojazdu. Nie opuszczamy bezwzględnie pojazdu. Tak jak powiedziałem, trzymamy ręce na kierownicy, zachowujemy spokój, czekamy na dyspozycję. Natomiast na polecenie funkcjonariusza, bo kontrola drogowa może być związana z różnymi elementami, może dotyczyć m.in. stanu technicznego pojazdu. Na polecenie funkcjonariusza zarówno pasażer, jak i kierujący pojazdem będzie mógł taki pojazd opuścić. Jeszcze wrócę do tych zmian a propos sprawdzania stanu naszego licznika. Czy to będzie obowiązywało podczas każdej kontroli? Podczas każdej kontroli drogowej, niezależnie czy to będzie kontrola stanu technicznego pojazdu, czy inna kontrola drogowa, funkcjonariusz zatrzymując pojazd do jakiejkolwiek kontroli od 1 stycznia 2020 roku będzie miał obowiązek spisania stanu drogomierza i umieszczenia takiego stanu drogomierza w centralnej ewidencji pojazdów. Dodatkowo jeszcze będzie mógł, jeżeli względy bezpieczeństwa mu na to pozwolą, spisać stan drogomierza chociażby pojazdu przewożonego na przykład na lawecie. Także nie tylko pojazd, którym kierujemy, ale również ten pojazd, który przewozimy w danych warunkach drogowych, w danej sytuacji, będzie mógł być poddany właśnie spisaniu stanu drogomierza. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, był Państwa i moim gościem. Piotr Harasim, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.